zawody. Prowadzi jeden z naszych najlepszych sędziów, Stanisław Pińkowski, jeden z laureatów Złotej Patery katowickiego sportu. Już wszystko przygotowane do czwartego wyścigu. Na razie remis 9-9. Nerwowe poczynania w boksach obu zespołów. Kierownicy obu ekip chcą, by ich zawodnicy jak najlepiej byli przygotowani do każdego wyścigu. Okazuje się, że tutaj każdy punkt może odgrywać rolę. Zdecydowanym faworytem tego meczu jest oczywiście Unia Leszno, ale w tej fazie tego meczu nic na to nie wskazuje. Na razie jest remis. Oczywiście kibice, którzy przyszli tutaj na stadion Wybrzeża Gdańsk, byli przekonani i są nadal przekonani, że Wybrzeże będzie walczyło do końca i wynik, który jest w tej chwili 9-9, to potwierdza. A więc jak dotychczas zacięta walka drużyny mistrza Polski Wybrzeża Gdańsk i siódmego zespołu w ubiegłym sezonie Wybrzeża Gdańsk i pierwszej drużyny Unii Leszno. Roman Jankowski w kasku żółtym. Dariusz Łowicki w białym, w czerwonym Dariusz Stenka i w niebieskim Jarosław Olszewski. Ciekawa stawka zawodników w czwartym wyścigu. I już podjeżdżają do czwartego wyścigu. Wszyscy doskonale już wiedzą, że nie będzie łatwo. Każdy z nich poznał już odrobinę tor i odrobinę możliwości rywali. Te dwie pary spisały się bardzo dobrze jak na razie, no poza tym pechem Łowickiego, który nieoczekiwanie, będąc na drugim miejscu w pierwszym wyścigu, upadł. Już ustawiają się na starcie w czerwonym kasku Dariusz Stenka, obok niego w żółtym Roman Jankowski, w niebieskim kasku Jarosław Olszewski i Dariusz Łowicki w kasku białym. W tej kolejności, licząc od toru wewnętrznego, ustawieni są zawodnicy po trzech wyścigach remis. Czy po tym wyścigu Unia znów uzyska prowadzenie? Bardzo ciekawy wyścig. Jeszcze Roman Jankowski ustawia maszynę. Jeszcze czeka na rywali. Sygnalizuje jakieś kłopoty Dariusz Łowicki. Jak Państwo widzicie, nerwy podczas premierowych spotkań, jest to normalne. Leszno w zawodach ligowych jeżdżą nie tylko by wygrać, ale jeżdżą również na prestiżu, bowiem tytuł mistrzowski zobowiązuje. Unia Leszno w historii, w bardzo bogatej historii tego klubu, 10-krotnie zwyciężała w naszej ekstraklasie, 9 razy była mistrzem Polski, w 1984 roku była pierwsza w lidze, ale tytułu mistrza nie przyznano po sławetnym meczu ostatniej kolejki w Rzeszowie. W tym roku sekcja żużlowa Unii Leszno obchodzi 50-lecie. Najstarsza sekcja żużlowa w naszym kraju. Ogromne sukcesy. Plejada doskonałych zawodników, zaczynając od Smoczyka i Olejniczaka po najmłodszą generację, która w tej chwili bryluje na krajowych torach. Już chyba wszystko w porządku. Zawodnicy stawiają się w odpowiednich od siebie odległościach. Jeszcze czekamy na Dariusza Łowickiego. I za chwilę ruszają. Ruszyli. Bardzo dobrze wystartował Dariusz Stenka, ale szybszą maszynę jednak miał Roman Jankowski. Mimo minimalnej straty na starcie wychodzi na prowadzenie. Bardzo ostro walczy z nim Dariusz Stenka. W tej chwili musiał troszkę zwolnić, bowiem był bardzo niebezpiecznie blisko Romana Jankowskiego. Roman Jankowski prowadzi. Atakuje go ciągle Dariusz Stenka. Na trzecim miejscu Jarosław Olszewski. Poza nimi już sporą stratą Dariusz Łowicki. Dariusz Łowicki to młody zawodnik, 21-letni. On w tej chwili chyba nie będzie się liczył w stawce. Natomiast prowadzi niezawodny Roman Jankowski. 31-letni zawodnik Roman Jankowski pewnie prowadzi maszynę, szuka na tym torze miejsca, gdzie jest najbezpieczniej, jednocześnie można najszybciej prześlizgnąć się przez te łuki, by wyjść na prosto i utrzymywać przewagę nad rywalami. A gdańszczanie dzielnie, ambitnie atakują. Jeszcze goni Dariusz Stenka, jeszcze zbliża się. Próbuje teraz po zewnętrznie zaatakować Romana Jankowskiego i ten atak chyba przyniesie powodzenie. Roman Jankowski w tej chwili spadł na moment na drugie miejsce, ale znów odzyskał prowadzenie. Bardzo interesująca walka, zgodnie z oczekiwaniami. Niebezpieczna sytuacja, ale wszystko zgodnie z przepisami. Spoglądam na sędziego, nic nie było. I proszę Państwa, po wspaniałej walce zawodnicy Wybrzeża wyprzedzili Romana Jankowskiego. Tam wyniosło Romana Jankowskiego. Nie było tam złamania przepisów, ale już o komentarz prosimy redaktora Majewskiego. Dariusz Stenka na pierwszym miejscu, Olszewski na drugim, ale jest w parku maszyn Jan Linder i od niego dowiemy się więcej szczegółów. Co sądzi Roman Jankowski o tym wyścigu? Było bardzo nerwowo. Janku, daję Ci głos. No w tej chwili zawodnicy
jak Państwo widzicie, jeszcze bardzo zdenerwowani. Ja bym chciał poprosić Darka Stenkę na chwilę, jeśli można. Panie Darku, było bardzo nerwowo na torze. Jeszcze pan jest bardzo widać zdenerwowany. Coraz gorszy z biegu na bieg, coraz gorszy tor się robi. Coraz w tym przedziurze to widać. No ale pokazał pan, że można na tym torze pokonać nawet no, takiego znakomitego zawodnika jak Jankowski. No można, ale to już na krawędzi takiego ryzyka. Bezpieczeństwa. Na czym polegał błąd Jankowskiego, pana zdaniem? Za wąsko wszedł. Za wąsko pilnował, tak? Tak. Tor jak pan ocenia? Coraz gorszy, coraz gorszy. Czyli jeszcze nie jest rozjeżdżony, tak jest za świeży ten tor? Nie ułożył się po prostu. Proszę państwa, i najlepszy w ubiegłym roku polski żużlowiec Roman Jankowski. Panie Romanie, najpierw jaki tor jest w tej chwili? No tor jest strasznie dziurawy. Świeża, nowa nawierzchnia, nie wiąże w ogóle dziury. Wodokrąg po prostu się zrobił. I stąd ten błąd pański. No właśnie, tutaj błąd, który kasował mnie dwa punkty. Panie Romanie, czy na takich torach jeździ się w Anglii na przykład? Taki jak ten, czy jest taki ciężki? Są różne tory w Anglii. I też są miękkie, ale no może nie tak bardzo jak tutaj, że nie? Bo to jest nowa nawierzchnia, dlatego tak się tutaj dzieje.